Witajcie z tej strony, Naskakeni! A oto kolejny epizod Głupków z Kosmosu, czyli gry z mojego dzieciństwa, w którą według waszych komentarzy definitywnie nie powinienem grać w dzieciństwie. Czyli coś, co zepsuło moją psychikę do tego stopnia, do którego jestem teraz. Czyli bardzo źle. Dobra, wzięliśmy to i to. Teraz możemy przejść przez te drzwi. Trim, tim, tim, tim. Dobra, co tu mam? Te skorolki? Chyba nic więcej. Dobra. Przechodzimy tędy. Czy coś tu będzie niesamowitego? Jest przed skrzynią! Czyli co, te schody przed skrzynią? Też by to było to. Jep. Dobra. A schodzimy na górę. Co tam nas czeka? Co nas tam czeka? Doczytywanie się etapu z płyty, ale się wczytał. To jest plus. Dobra, wciągarka. Po co nam wciągarka? No, bierz ją. Oczywiście. Gdyby nie cieprzyć wciągareczki, to już mamy ją w kieszeni. Dobra, mamy. Nie wiem, po co nam ona. Ale musimy coś musimy zebrać krowie gówno, więc prawdopodobnie musimy porozmawiać. Porozmawiać. Iść do krów jakoś. Czekajcie, co mamy? Chochle to... Ciekawe. Dobra. To tędy. Tędy! You fucking idiot. Tędy. Dobra. Tutaj nic. Tu nic. Tu też nic. Tu coś jest. Krowa. I gadaj. Masz fajne. Serio, będziemy gadać z krową? Powiedz, słuchajka, często się tu zapuszczasz? Czy my właśnie rozmawiamy z krową? Czy pani mieszka sama? No, co jest z tymi krowami? Masz dziś wolny wieczór. Znam taką miłą knajpkę. Moglibyśmy też potańczyć. Fajnie, dobra, może wyciągnijmy wyciągarką krowę. No czemu nie? Dobra, grubaski. Dość tego dobrego. Pokażę ci coś zadziwiającego, kochanie. Twój tyłek pozwoli mi wrócić na moją planetę. Będę do tego potrzebować trochę produktu końcowego. No, skup się! Dobra. Ciągarka. Dochaczymy sobie jakąś krówkę i ją wyciągniemy. Aha, będziemy musieli ją gdzieś posunąć. No to na deskorolki, panie. No, podniosę ją bez problemu, ale popchnąć już jej nie może. Dobra, no to zjeżdżamy razem z nią. Jakiś progres. Progress, motherfuckers. Dobra, muszę kontrolować czas. Bo na tym systemie działa mi tylko Windows Movie Maker. Muszę grać na siódemce, takiej bardzo okrojonej, którą mam tylko do celów awaryjnych. I to jest pieprzony labirynt, więc tutaj mało rzeczy działa. Więc muszę kontrolować czas. Dobra. Chyba cały czas prosto, nie? Pchnij krowę. O. Dobra, to chyba tu.
No i... Aha, dobra, teraz ją muszę zaczepić i ją spuścić na dół. Chyba. Tak to wygląda, no bo masz haczyk i linkę. Co musisz zrobić? Dobra. Nie wiem po co ją tą spuszczam na dół, ale... Niech jej będzie. Aha. To się robi coraz bardziej dziwne, ale nie chcę już wracać do motywu Candy'ego, chociaż wiem, że będę musiał. Z panem zającem. I co? To... Nie! Nie! Dlaczego muszę być w tej... Jak on to nazwał? Orgiastyczna kawalerka. Włączmy radio, żeby wszystkich obudzić. Nie działa. La, 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 la. Dobra. Co? Say what? Oliwka. Szuflada, może coś będzie w szufladzie. Całe nic. Chociaż... Żyletka, możemy mu pociachać mordę. Dobrze. Wróć. Tu nic nie możemy zabrać, okej. Okay. Musimy... Jakoś się uwolnić stąd. Potędy. O, wyjście. Jak fajnie. Dokąd idziesz, kochanie? Papieroski? Nie ma potrzeby. Mam tu twoje ulubione kubańskie cygara, ręcznie zwijane na udach dziewic. What the fuck? Czyżby koniec gry? Nie, jeszcze raz ten etap. No, czyli wiemy, że drzwi skrzypią. Kubańskie cygara ręcznie zwijane na udach dziewic. Musi być dobre. Ale to możemy naoliwić drzwi. Nie, to zawias. Tak, nalej na podłogę, na pewno się naoliwi. O, teraz po cichutku się wymkniemy. Dobra. Tylko co my tu mamy zrobić teraz? O, tu coś jest. Całe kurwa nic! Dobra. Musimy się uwolnić, tylko żeby nie wchodzić do orgiastycznej na ziemi. Co na ziemi? Co na ziemi? Nie, musimy tam chyba wrócić, bo tu nic nie ma. Nie, nie chcę tam wracać i się patrzeć. Kolejny raz na dupę tego kolesia. Kto nosi strój różowego królika z wyciętą dupą? Kto? O, tu możemy jeszcze iść tędy. Tu coś? Nadmuchiwany fotel. Dobra. Ciekawe, gdzie go sobie włoży. Chyba do dupy. Dobra. Teraz mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będę musiał tutaj wracać. Dobra. Tędy. Jedyną rzeczą, chociaż to jest bardzo mało logiczne i nie wiem po co to robię, jedyną rzeczą, którą mogę tu postawić, to ten nadmuchiwany fotel. Tyle dać. Dobra. Nie wiem, użyję na tym i polecę w kosmos. Może to się uda. Nie! Moja logika współgra z logiką tej gry, to znaczy, że jestem dziwny. Bardzo, 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 bardzo dziwny. Dobra.
Jakiś progres. To coś jest? Nie, tylko... Otwórz drzwi. Jakim cudem? Aha, dobra. Jesteśmy w przepysznym czymś. Dobra, idźmy tędy. Ta animacja wygląda, jakby chodził w miejscu. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Wąż. Na razie pozbierajmy przedmioty, później zastanawiajmy się nad jakąkolwiek logiką i co mamy tutaj zrobić. Ta muzyczka mnie troszeczkę przeraża. O. Jest jakiś koleś, który kroi ryby. Nope! 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 Nie! Nie! Nie, 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 nie. Fudge! Nie! Nie zapisywałem! Teraz wracam. Jesteśmy z powrotem! Teraz jednak zapisałem sobie grę, więc... Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. To, co nie powinno. Więc... Ominijmy tego kolesia. Nie! Nie możemy go ominąć. Tam na razie nie możemy pójść. Fuck! Ale mam zapisane. Bo tak musiałem już dwa razy przejść ten fragment, ponieważ oczywiście gra musiałaby mi się wykrzaczyć pod sam koniec praktycznie. Więc... Mam dość już tamtego fragmentu. Dobra. Nie wiem, mamy wąż. Może spróbujmy użyć na kuchence gazowej. Piecyk gazowy. Szafka. Dobra. Mamy butlę. Puściliśmy gaz z butli. Szybko. Dobra. Nie wiem, co tam to daje, ale możemy zapalić teraz kuchenkę. Wow. Kompletnie nie wiem, co nam to dało. Ale dobra. Co tu jeszcze możemy? Możemy tu wejść do tego skafandra? Chyba musimy do tego magicznego akwarium zagłady wejść. Czekajcie, tylko sobie sprawdzę. O, dokładnie. O, sam nawet idzie. Myśmy nigdzie nie poleźli. W głupie miejsce. W skafandrze. A znam wiele głupich miejsc, gdzie można jeść w skafandrze. Dobra. Łazimy. Takie... akwarium w kuchni musi być przydatne. Dobra. Podwodne etapy. Jak w nowym Call of Duty. Dobra. Co tu musimy w ogóle zrobić? To jest pytanie numer uno. Możemy wejść do żółtej łodzi podwodnej. Jak wejdziemy do niej, to zapiszemy oczywiście, bo nie chce mi się grać ponownie. Nawet takiego krótkiego fragmentu. Nope. Musimy już nadpisywać stany. Dobra. Przycisk. Naciśnijmy go. O! Peryskop. Zobaczmy, co tam jest. Aha. Jakiś płetwonurek? Chyba musimy tam też płynąć. Dobra, zobaczmy, co tutaj. Lewa dźwignia, prawa dźwignia. Nie ruszałbym tego, ale oczywiście, żeby wam pokazać. Oczywiście, że ruszymy. Zabiłem byka, cóż to dla mnie byk. Krew z niego sika, siku, siku, sik. La 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 la.
I? Nie mam nic. Tylko ty nie możesz mieć. Dobra. Nie, miałem dźwignię wam pokazać. Fucking hell. Ale coś mi się wydaje, że jeszcze tu wrócimy. Dobra, wróć. Chyba nie mamy... Nie, tu. Nie mamy tylu przedmiotów, żeby tutaj wejść, żeby coś tutaj zrobić. Ze skarbem? Cześć, nazywam się Candy Caramela. Nazywam się Jeffek i jestem plastikowym skarbem. Nie ruszaj mojego nurka, bo będę zmuszony rozerwać cię na strzępy. Nie. Zapiszę. Jeffek mi grozi. Co to jest nurek? Cześć, nazywam się Candy Caramela. Nazywam się Nurek Stefek. Mam plastikowy tyłek. Nie ruszaj mojego skarbu, bo będę zmuszony rozerwać cię na strzępy. Cześć, nazywam się Candy Caramel. Myślałem, że może mogę ten nazywam dotknąć. Nazywam się Jeffek i jestem plastikowym skarbem. Nie ruszaj mojego nurka, bo będę zmuszony rozerwać cię na strzępy. Możemy dotknąć nurka? Nie. To jest tylko Jeffek i Stefek. Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy sprawdzić. Zabiłem byka, cóż to dla mnie byk? Krew z niego sika, siku, siku, sik. La 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 la. Dobra. Dobra. Jeszcze tam były jedne drzwi, które musimy sprawdzić. Myślę, że uda nam się coś wykoncypować, żeby był progress. Dobra. Klink, tlink. Dobra, idziemy tam. Tym, trym. Musimy iść tu. Tu. Zgniła ryba. Na pewno będzie przydatna, jak wszystko w tej grze w sumie jest przydatne. Tutaj nie ma chyba śmieciowych przedmiotów, jak w niektórych przygodówkach. Nie. Zacinaj się. Wiem, że lubisz się zacinać, panie Goro. A, dupa. No pasaran, dobra. Zniknął mi kursor. Candy sobie gdzieś idzie, dobra. Powiedzmy, że... Można iść... Zgniła ryba. Co mam zrobić ze zgniłą rybą? A może go zapierdzielić, bo on sekundę zżera te rybki. Nie pokroi, zeżere jo. To jest plan. Tylko zabierz ją. Udało się? Nie. No. What the fucking fucking first track post crack karkatka. What the fafa? Przecież to miał być plan idealny. Nie wiem, czy znajdę drugą zgniłą rybę w tym koszu. Nie ma! Dlaczego on jeszcze żyje? Czy to jest bug? Jeżeli to jest bug, to będę bardzo, bardzo zdenerwowany. Ale to tak, tak naprawdę. Tak, tak, tak bardzo. Bałco, bałco. To jest chyba bug. On powinien umrzeć. Dobra, to już widzieliśmy. Jeszcze raz próbujemy to zrobić, ale ja zapiszę. Nie. Wiem, w który napis wczytamy. Nope. Ten. Jeszcze nie mamy porobionych rzeczy.
Ale tam na razie nie musimy wchodzić, tam też nie. Więc... To musi zadziałać. Musi. Bo nie widzę innej możliwości. Czy dam rybie zgniłą rybę. Dobra, zapiszę z tą zgniłą rybą. I mam nadzieję, że to będzie to. Bo jak nie, to Artur się zdenerwuje. A jak Artur się zdenerwuje, to zaczyna mówić dziwne rzeczy, dziwnie się zachowywać i krzyczeć. A tego nie chcemy. Nadpisałem sobie... Dobra, jebać to. Zrej to kurwa w żywota. Fuck!